Więc zapytałam paru koleżanek, czy chciałaby u mnie na kanale wystąpić i powiedzieć swoje zdanie na ten temat, na temat protestów, co się dzieje. Zapytałam około 10 koleżanek i zgodziły się tylko dwie. Zaraz usłyszycie cały wywiad z nimi, ich opinie na ten temat i co dalej zamierzają. Witaj kochana, bardzo miło Cię gościć na moim kanale, więc moje pytanie jest, o co walczycie? Walczymy o swoje prawa, które ma każdy człowiek żyjący w wolnym kraju. Prawo o decydowaniu o sobie jest jakby jednym z fundamentalnych praw człowieka, podobnie jak wolność słowa i wyznania. Taki protest, który toczy się w obecnej chwili, jest protestem przeciw zaostrzeniu prawa dopuszczającego przerywania ciąży w sytuacji wyjątkowej. Wyjątkowej wtedy, kiedy płód wykazuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia tego płodu, wskutek czego dziecko będzie niezdolne do samodzielnego życia. Czy uważacie, że poprzez strajk uda wam się coś osiągnąć, coś uzyskać? W tym momencie kobiety jakby są bardzo zdeterminowane, nie tylko zresztą kobiety, żeby uzyskać jakiekolwiek porozumienie z rządem. Konkretne postulaty, konkretne żądania nie dotyczą już tylko i wyłącznie aborcji, ale również takich spraw jak dymisji rządu, chcą prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowego Sądu Najwyższego. Te żądania jakby się rozszerzyły na większą skalę, prawdziwego rzecznika praw obywatela, chcą w pełni praw człowieka, chcą poszanowania praw osób niepełnosprawnych i tych żądań jest o wiele więcej. Czy uda się choćby jakąś część spełnienia tych żądań? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że coś uda się uzyskać. Bądźmy dobrej myśli. Jak myślisz, twoim zdaniem, kiedy strajk się skończy? Myślę, że nie tak szybko. Jak wiemy, wszyscy jesteśmy w ciężkiej sytuacji gospodarczej. Pandemia, która szaleje na całym świecie i w Polsce. Po prostu wszyscy jesteśmy zmęczeni tą sytuacją. No i jakby mało tego było, w tym momencie mamy nową ustawę, która rozjuszyła do granic możliwości przede wszystkim kobiety. Więc uważam, że szybko to się chyba nie skończy. Czy ta sytuacja podzieli Polki, bo są różne zdania na ten temat? Niektórzy uważają, że aborcja powinna być legalna, inni zaś uważają, że tak absolutnie nie powinno być. Jak zawsze są zwolennicy, jak i przeciwnicy. Na pewno decyzja o aborcji nie jest łatwą decyzją dla kobiety. To na nich właśnie spada największa odpowiedzialność psychiczna, więc jakby trzeba uszanować tą decyzję i nie utrudniać w wyborze decyzji. Dlatego powinna być wolnym wyborem i każda kobieta powinna mieć do niego prawo. Zmuszanie kobiet do rodzenia jest w pewnym sensie niewolnictwem. I kobiety zmuszone będą do omijania prawa i radzenia sobie bez pomocy państwa i na pewno będą szukały pomocy za granicami. Zawsze będą zwolennicy i przeciwnicy. W tym momencie jakby sytuacja pokazuje, że kobiety jednak potrafią się jednoczyć i manifestacje, które dzieją się na ulicach, właśnie o tym świadczą. Dziękuję bardzo, kochana, że wystąpiłaś u mnie i życzę Ci powodzenia i do zobaczenia. Dzisiaj jest 26 i mają dzisiaj blokować samochody, blokować ulice, więc zobaczymy, co się będzie działo dokładnie. Dobra, tutaj dostaliśmy trasę od pewnej kobiety, którędy będziemy szli, jechali, zależy jak to woli i gdzie będą pewnie blokowane ulice. Każdy taką mapkę dostaje, tutaj pani tak szybko, raz, dwa, trzy przychodzi do nas, daje i ucieka. Dobrze zorganizowane wszystko jest. Słuchajcie, z okazji, że robią blokady, to policja ich przekierowuje wszystkie samochody, bo chodzi o to, że nie ma sensu, żeby samochody pojechały tam, jak i tak tam, będzie blokada, więc przekierowują ich. Tu będzie moje GoPro, żebyście ładnie wszystko widzieli, bo jednak ręce chcę mieć wolne, bo jeszcze będę używała drona. No i lecimy.
Witam Cię serdecznie, Agnieszko. Więc moje pytanie do Ciebie jest, czy uważasz, że aborcja powinna być legalna? Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dowiaduję się, że noszę pod sercem ciężko chore dziecko, które albo umrze we mnie, albo chwilę po porodzie, albo będzie cierpieć przez swoje całe życie, niezależnie od tego, czy będzie ono trwać 3 lata, czy 30. Będzie wegetować, bo będzie zwykłą roślinką. Nie wyobrażam sobie na to patrzeć. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mnie zmusił do takiego czegoś. Aborcja była, jest i na pewno będzie. Jeżeli będzie zakazana z powodu wad genetycznych płodu, będzie tylko więcej przypadków samobójstw. Będą się kobiety wykrwawiać w domu, zamiast pójść do lekarza, zamiast mieć opiekę, którą powinno zagwarantować im państwo. Dlaczego jakiś stary dziad z kotem ma decydować o tym, jak będzie wyglądało moje życie? Dlaczego mam pozwolić na to jakiejś babie, która sama dokonała wyboru i urodziła chore dziecko? Nikt jej nie kazał tego dziecka usunąć, nikt nie podejmował wyboru za nią. Wiele osób myśli, że usunięcie ciąży to jest jak wypicie kawy, że trwa pół godziny czy godzinę i później o tym się zapomina. Nieprawda. Ktoś, kto czeka na dziecko, kto stara się i dowiaduje się, że dziecko będzie chore, przeżywa swój własny koszmar i tak naprawdę nie wiem, czy cały sztab specjalistów jest mu w stanie pomóc w momencie, kiedy kobieta musi takie dziecko nosić 9 miesięcy pod sercem. Nosi, wszyscy jej gratulują, przecież nie mówi się o chorobie dziecka całemu światu, nie obwieszcza się tego. A ona wie, że jej dziecko umiera powoli, bo powoli, ale umiera. Później musi przeżyć jeszcze poród. Jeżeli jej się uda oczywiście przeżyć poród. I bez względu na to, czy to jest poród naturalny, bo takie też się zdarzają, czy to jest cesarskie cięcie, to jest niesamowita trauma. Trauma, w której kobieta wie, że urodzi, brzydko mówiąc, trupa. Coś, co miało być miłością, spełnieniem marzeń. Więc może bardziej rozwiniesz temat, dlaczego uważasz, że aborcja powinna być legalna? Myślę, że tak. Jeżeli kobieta nie chce urodzić dziecka, to go nie urodzi po prostu. Pewnie nie byłoby tylu przypadków dzieciobójstwa, gdyby nie zakaz aborcji. Żyjemy w Unii Europejskiej póki co. I każda kobieta ma prawo wyjechać za granicę, usunąć ciążę legalnie, normalnie. Tylko nie każe na to stać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, co zrobią wszystkie dziewczyny po zakazie aborcji, których na to nie stać, które muszą z tym żyć. Przecież to będzie jakiś dramat. Czy to wszystko, co się dzieje, może podzielić Polki, bo zdania na ten temat są przeróżne. Jedni chcą, żeby aborcja była legalna, zaś drudzy wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o podzielenie Polski na zwolenników i przeciwników aborcji, myślę, że zawsze tacy będą. Jedni się opowiedzą za aborcją, drudzy przeciw, natomiast no nie ograniczajmy się wzajemnie. Zostawmy wolny wybór kobietom, ponieważ to od nich głównie zależy, co zrobią z własnym ciałem i z życiem, które się w nich rozwija. Decyzja o aborcji nigdy nie jest, przynajmniej w większości przypadków, nie jest łatwa. Natomiast czasami jest konieczna. Mam 35 lat. Weszłam w okres, kiedy ryzyko urodzenia chorego dziecka zwiększa się kilkukrotnie. Mam też dwoje dzieci, które mają rozszczepy wargi podniebienia. Słyszałam, jak moje dzieci wyją z bólu. Widziałam, jak wygląda ich twarz powykręcana cierpieniem. Jak budzą się, jak są na lekach narkotycznych, żeby ten ból zmniejszyć. Jak pytają mnie dlaczego, jak nie radzą sobie z tym, co ich otacza i nie rozumieją tego. A to są tylko rozszczepy wargi podniebienia. Wiem, jaką rodzic czuje bezsilność, kiedy nie może pomóc własnemu dziecku. Wiem, co takie rodziny przeżywają. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś skazywał mnie na przymus rodzenia chorego dziecka i oglądania później jego cierpienia. Bo osoba, która za mnie wybrała, nie ma o tym zielonego pojęcia i nie będzie jej przy moim dziecku, kiedy ono będzie cierpieć. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za wystąpienie na moim kanale i do zobaczenia. Trzymaj się.
ogólnie jest bardzo dużo ludzi, ale nie ma żadnej agresji, wszystko jest spokojnie. Dobra, już jesteśmy w domu. Słuchajcie, mieliśmy małe problemy z dronem. No i jak widzieliście, było mega dużo ludzi. Kobiety naprawdę chcą walczyć o swoje. Z tego, co widziałam. I postaram się być też i jutro, i pojutrze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A póki co, trzymajcie się ciepło, dziewczyny. I powodzenia.